Gramy, tak? Tak. O kuchni dzisiaj. Zgadza się. Jeżeli chodzi o kulinarię, to jest to moja pasja. Do mnie patrzymy. Jeżeli chodzi o kulinarię, to jest to moja pasja. Najbardziej lubię gotować z moją ukochaną. Wszystko zawsze muszę robić sama. To tak ładnie pachnie, kochanie. Gotuję obiad. Może mi pomożesz i ugotujemy coś razem. Jak kiedyś. Pamiętasz? Gotujemy coś razem. Tak, tylko ty sobie tu siedź, a ja skoczę na dół po sól i zaraz wracam. Okej, to weź cebulę. Cebulę i sól i wracam. No. Kupiłem sól i wisienka na torcie. Voilà! Jak kocham, jak my razem gotujemy skarby. A cebulę kupiłeś? Smacznego. Nienawidzę gotować. Kocham gotować. Stary, no... Gwarantuję ci, że ta dziewczyna, co dzisiaj do mnie przyjdzie, będzie w niebo wzięta. Pomyślisz, że jestem jakimś pieprzonym masterchefem. Słuchaj, co jej zrobię. Smażoną okrę z cebulą i suszonymi morelami. Mówię ci, przez żołądek do serca i do końca życia jest moja. No, dobra, potem ci wyślę zdjęcia. Na razie, no, pa. Jarmuż? Co to kurwa jest Jarmuż? Dobry wieczór. Chciałem zamówić 3 duże pizze pepperoni, jedna na cienkim cieście, druga na grubym, z wypełnionymi brzegami. No akurat pizzy nie potrafię zrobić. A co pan potrafi? Kobiety w kuchni są jak MacGyver. Jemy coś? Nie wiem. Zobacz, co jest w lodówce. Mamy pół papryki, cytrynę i jajko. Daj mi to. Czyli nie jemy. Gotowe! Co gotowe? Jajecznica z jednego jajka ze spleśniałą papryką pokropiona cytryną? Nie żartuj sobie, kobieto. Co? Jak to możliwe? My faceci, jak już się za coś bierzemy, to robimy to z pasją. Z gotowania tworzymy muzykę, która koi nasze żołądki. Co? 20 ml rafinowanego syropu klonowego, pół szklanki cukru, pół szklanki bezglutenowej mąki kukurydzianej, pół dużej szklanki płatków owsianych, łyżka miodu i 100 ml wody. To było 50 gram cukru, dobra, to na oko 50 gram cukru, trochę białego cukru, nie wiem, mąka jakaś żytnia, dobre, też będzie, jeszcze, mogę troszkę miodu? Dobra, to może pół szklanki, dobra, no. Jeszcze troszeczkę deski. Uważam, że kobieta powinna zdobyć faceta przede wszystkim swoimi zdolnościami kulinarnymi. Jak to mówią, przez żołądek do serca. Kochanie, czy to konieczne? Moja ulubiona pizza. jolie femme. No, wydaje mi się, że powinno to działać w obie strony, nie? No dobrze, to może przejdziemy teraz do jakichś przyjemniejszych tematów. No mnie się tam podobało. No. No, siema stary, w ogóle nie mówiłem ci ostatnio, z kim ja byłem ostatnio na randce, no. Nie, po prostu przyszła taka laska, że ja się po prostu wystraszyłem i uciekłem, prawda, jak najbardziej, bo no ja się nie nadaję do związku, gdzie? No nie, ja już czułem, że ona mnie naciągnie na dziecko, no. Nie, to było... Ale stary, muszę ci wysłać kotki, jak ja widziałem śmieszne kotki na internecie, no. Pa. Czasami zdarza mi się coś przypalić. Także ten. Jest jedna rzecz, z którą zgodzi się ze mną każdy mężczyzna. Znowu pusta lodówka? Jak pusta lodówka? Przecież dzisiaj na zakupach byłam. Pełna jest. Nie no jak pełna? Co, uważasz, że ja nie widzę? No przecież widzę, że jest pusta. Pełna jest. Jest awokado, jest pomidor i inne warzywa. No to mówię, że jest pusta. Zamówię sobie pizzę. No ale najważniejsze, że się kochamy, prawda? Ile razy ci